Ej, co to za tabliczka? To się przed chwilą pojawiło! Ej, nie gadaj, patrzcie! To tam dalej jest! Co to jest? Co to jest? Kolejny odcineczek naszego horror paka. Małe zmiany, co prawda troszeczkę pograłem i tutaj zrobiłem coś takiego. Wydaje mi się, że tam zrobimy jakieś takie lokum. Jeszcze nie wiem, co to dokładnie będzie, ale coś na pewno. I tutaj zrobiłem eleganckie dokończenie wraz ze schodkami. Tutaj sobie też potestowałem i jak możecie zauważyć, nawet trochę zacząłem kopać, żeby tutaj dać taki właśnie ciemny stone brick. I myślę, że to będzie idealne rozwiązanie, żeby tutaj nie było też tylko tego drewna ciemnego, tylko właśnie trochę urozmaicenia. Nie? Ciemny kamień, o tutaj mam. Dobra, zarąbiście, więc tutaj sobie musimy zrobić, o tak, tak, tak. Tutaj możemy sobie dokończyć tą ścianę elegancko, okej, okay. No i wygląda to nawet ciekawie, nie powiem. Właśnie, na starcie fajnie by było, jakbyście zostawili łapy w górę, więc klikaj w tym momencie. No i wiadomo, możecie zasubskrybować, będzie mi niesamowicie miło, nie? No, wygląda to nawet fajnie. Serio, nie? Tutaj będziemy robić kolejny pokój, tylko właśnie nie wiem, co jest? Ej, gdzie jest ten Enderman, że on mnie tutaj... On jest u mnie w domku? Nie, co jest, ty? Gościu, spadaj! Ile ci razy mam mówić, żebyś się, kurde, odczepił ode mnie? Ja nie mogę. Ej, właśnie, dodałem jeszcze tutaj piecyki i tutaj trochę to zmodernizowałem. Właśnie, o tym zapomniałem wam powiedzieć. O nie, zaraz mi się kill off mój skończy, taki mega szybki, nie za dobrze. O nie, no i skończył się, najgorzej. Wydaje mi się, że gdzieś go widziałem. O, mam. O, i taki będziemy mieć tutaj pokoik i tutaj, po tej stronie, moglibyśmy zrobić sobie portal do Netheru, bez kitu. No, dwa obsydianu by nam się przydało, żeby to było tak pełnie, wiecie o co chodzi. O, wygląda to nawet spoko, serio. Tylko trzeba się zastanowić, jaki dajemy tutaj sufit. Wydaje mi się, że akurat sufit mógłby być z tego drewna, nie? Dobra, więc teraz tutaj wszędzie musimy dać deseczki. Wow! Co jest? Co jest? Co to było? Bez takich, co? Kurde, chyba mi tych desek nie starczy. I całkiem nowy look. Ej, i zaczyna to dobrze wyglądać. Dobra, jest noc. Skoro jest noc, to wypadałoby pójść spać. Yo, gościu! Jakbym miał uciekać, to lepiej mieć sprinta, nie? Dobra, uwaga. Czy coś mnie teraz spotka złego? Ty, pa, wszystko jest okej. Yo! Niespotykane. Ej, zarąbiście, to mi się podoba, to mi się podoba. O nie, to znowu on! No serio? Gościu! O kurde, ty! Ej, zawsze, zawsze wiem, że on i tak się do mnie tepnie, a i tak... Ej, co to za tabliczka? Go to 4023. Ej, czy to są jakieś kordy? Ej, nie gadaj. O co chodzi? Ty, czy coś jeszcze się tu pojawiło? Pa! Krzyż! Krzyż z bedroka! I redstone'owymi pochodniami! O mygy! No dobra, czyli jednak nadal jesteśmy na horror paku i stale ta paczka chce nam o tym przypominać. Dobrze, że zrespiło się to tutaj, a nie gdzieś bliżej domku. Przecież ja tego nie rozwalę teraz, halo? Nie wiem, co to oznacza, ale na pewno nic do... Brego, kurde. Nie, no te endermany to jest jakieś po prostu zło, nie? Dobra, słuchajcie, robimy screeny tego i pójdziemy na te kordy. Czy to jest jakoś mega daleko? Z tego, co widzę po kordach, mamy tam jakieś, no, ponad 1000 kratek. Tylko ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Na pewno musimy się do tego przygotować, bo jakby ciężko powiedzieć, co możemy tam zobaczyć po pójściu na te kordy. A może być to po prostu jakiś troll i tak naprawdę na tych kordach może nie być nic. Jakby też można się tego spodziewać i totalnie by mnie to nie zdziwiło, nie? No ale skoro pojawiło się, no to już warto pójść i zobaczyć. No, 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 no niech będzie, no niech będzie. No już powiedziałem, że pójdę, no to pójdę, nie? Dobra, mamy miecz. Ej, przydałaby się nam na pewno tarcza. Czekajcie, czy my mamy tarczę? Mamy tarczę, okej. Lapis lazulit. Ej, czy możemy zenchantować sobie tarczę? Nie możemy zenchantować sobie tarczy. No dobra, okej. Bo bez pochodni to może być misja. A tutaj możemy sobie zasadzić, o, elegancko te jagódki. Zaraz przy wyjściu z mojego domku. No gościu, naprawdę już po chacie mi łazisz. No spadaj stąd, spadaj, spadaj, spadaj. Dobra, więc lapis możemy sobie odłożyć, ale weźmiemy sobie deski na pewno, weźmiemy sobie może trochę kobla, o, weźmy sobie strzały. No dobra, power 5 to i tak jest dobry enchant, bo będziemy mega, mega mocno bili. Jedzenie mam, to mam, to mam, wszystko tak naprawdę mam. Poza pochodniami, weźmy sobie sticky i po drodze gdzieś, może, sprawdźmy ten łuk. A, nie trafiliśmy, bo się tepnął, no tak. Dobra, idziemy, słuchajcie, idziemy. Ja mam koordynaty na drugim monitorze. Musimy iść cały czas prosto, bo tam były 4000 kordy, więc no jak idziemy sobie w tą stronę, to cały czas nam spada. Cały czas przed siebie. No ciekawe, co zobaczymy w ogóle na tych kordach. Z tego, co ja kojarzę, to zaraz za tą wioską jest woda i będziemy musieli chyba sobie zrobić łódkę, że
żeby przepłynąć, ale nie jestem pewien, bo nie wiem, czy dobrze to pamiętam. O, sobie urozmaicimy podróż, proszę bardzo. Pyk. Ej, co jest? A, do wody, naprawdę? Czyli dobrze mówiłem, trzeba będzie płynąć. Dobra, weźmy sobie, zróbmy tutaj jakiś crafting table. W sumie niepotrzebne mi drewno, bo mam. I płyniemy. Czy ja dobrze płynę? Tak, dobrze płynę. Mamy 1000 kratek do przepłynięcia. Aha, to już widzę, że no daleko sobie nie zapłyniemy. Chyba, że możemy to jakoś ominąć. Dobra, ja nie wiem, czy ja chcę to omijać, bo no musimy płynąć prosto. Cały czas prosto. Ej, zauważcie, co jest dziwne, że my cały czas prosto płyniemy jakby od tej tabliczki, która się pojawiła. Patrzcie, ty, co tam coś jest? Ej, nie gadaj, że tam jest dungeon. Dobra, czekajcie, weźmy sobie łódeczkę. Wow, pa! Tu jest to drzewo, w którym można kupywać różne rzeczy. Ej, kurde, ja trochę zdobyłem tych takich dziwnych, czarnych punktów, dzięki którym moglibyśmy chyba sobie coś kupić u tego handlarza. No ale niestety, raz, że nie ma nocy, a ten sklep jest otwarty tylko w nocy. Ej, czemu tutaj jest drzewo slendermanowe? Czy to jest drzewo slendermanowe? Manowe, halo? Tak, to jest Slenderlock. Ej, co on robi? I nie dość, że wisiał w powietrzu, okej. Okay. Dobra, co ty, gościu? Czy ty, gościu, no ty... Dobra, sorry. W końcu mamy zamek, który jest w miarę blisko od nas i mogę się poświęcić i pójść tam zobaczyć, co jest. Bo i tak, czekajcie, no, mamy 600 kratek. W tamtą stronę musimy dalej iść. Więc no, mamy po drodze. W końcu się doczekaliście. Zobaczymy, czy mówiliście prawdę w komentarzach i czy tam będą jakieś różne surowce. Ej, co to? Gonzalo? Ej, co to jest? Pa! Ty! Oni chcą mnie atakować! Aha, już was pokonałem na hita? Nie gadaj. Dobra, spaduwa! Ty, on zbiera normalnie itemy! Ej, to są złodzieje jacyś! O lol! Ej, w ogóle chciałbym zauważyć, że robi się noc. No nie, a my jesteśmy w podróży, a ja nie wziąłem sobie nawet łóżka. Ale w sumie dobrze, że nie wziąłem łóżka, bo nie będziemy zmieniać mojego spawna. Dobra, ej, wejdźmy na górę. Uwaga, jesteśmy na tym zamku. O, jest blok tego! Żelaza, pa! Tutaj jest blok lapisu. O kurde, dobra, mieliście rację. Tutaj mamy blok węgla. Ej, tego nam było potrzeba akurat, bo my nie mamy w ogóle pochodni. Oj, tak, 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 byczku. No, więc uratował zameczek. A tutaj mamy blok złota. A co tutaj mamy? Czekajcie, bo... Pa, tu jest jeszcze więcej złota. O kurde. A coś tutaj jeszcze jest poza złotem? Chyba z tego, co widzę, nie. Czy to jest zameczek, w którym możemy spotkać tylko i wyłącznie złoto i surowce? No spoko, fajnie. No nie, naprawdę wpadłem. No dobra, nieważne, nieważne. Teraz pytanie, czy my chcemy... Ej, co to tam jest? O co... Ej, co to jest? To jest taka wielka góra? Ej, yo! Ej, nie gadaj, patrzcie! To są... O kurde! Ej, spotkaliśmy właśnie Farlands! Nie wiem, czy wiecie, co to, ale to jest taki błąd minecraftowy. Ej, na jakich kordach jesteśmy? Ej, my jesteśmy na bardzo zbliżonych kordach. Już jakby do tego miejsca. Nie gadaj, że ta tabliczka przysłała nas właśnie do... tego. Nie wiem, czy wiecie, ale istnieje creepypasta, w której właśnie w Farlands jest jakaś postać, która straszy i bije i atakuje. No ale dobra, czekajcie, czy my dopłyniemy? Patrzcie, jeszcze 200 kratek. Nie no, ewidentnie chodziło o to. Ej, co ty gadasz? Tu są guardi... O lol, tu są jeszcze... Tu jest świątynia wodna. O człowieku. Ej, w poprzednim odcinku walczyłem z guardianami. Ja podziękuję, nie? Ej, tu ewidentnie o to chodziło. Patrzcie, jakie to jest długie w ogóle. Co jest? Ej, dobra, to są te kordy. To chodziło o Farlands. Ja pierdziele, nie gadaj, że ja tam mam iść. Dobra, pójdziemy sobie tam oczywiście, ale pierw trzeba by było zrobić dzień, bo ja w nocy tam na pewno nie wchodzę, chociaż możemy zajrzeć w ogóle, co tam w środku jest. W sensie, no, jest turbo ciemno, a to nie jest w ogóle plus tej struktury. Mamy tutaj moby. Oj, ile tam jest mobów. Chociaż to, że jest noc, w ogóle... O kurde, Herobrine. Nic nam nie zmienia, bo za dnia tam też będzie ciemno. No nie gadaj, no świnia, kurde, Herobrine, spadaj. O kurde, ej, ale jak to się ciągnie tam. Zauważyliście? O nie. No kolejna świnia, Herobrine, czy ty oszalałeś? Herobrine, co jest z tobą? Czy za mną coś jest? Nie, za mną nic nie ma. Ale wystarczy, że jest to. Ej, jaki porąbany look, nie spodziewałem się tego tutaj, nie? Horror pack nie przestaje zadziwiać, nie? Ale patrzcie. A nie, tam ja widzę drugą stronę już chyba. Ty, to nie jest takie wielkie. Bo Farlandsy są jakby kojarzone z tego, że są nieskończone. Tutaj mamy chyba jakieś słabe Farlandsy, skoro one się po prostu zrespiły na mapie i są jakie są. No ale dobra, nieważne. My biegniemy szybko do wioseczki, żeby sobie kimnąć. Ej, co to? Ej, co jest? Kot?
Kot atakujący kot? Co jest? Okej, mamy piękny nowy dzień, mamy jeszcze więcej chleba. Oj, mamy siodło, dobra, to nam się przyda. Okej. I przed nami są farlancy. I nie mamy wyboru, musimy tam pójść. Mam nadzieję, że to przeżyje. Zostawiajcie łapki w górę, bo... Kurde, spadaj. Dla was idę właśnie na te farlands. Ej, co to było tam, widzieliście? O kurde. I teraz pytanie, czy wchodzimy na samą górę? Bo to będzie trochę problematyczne, żeby wejść. Ja nie mam tyle... Chociaż trochę jakiegoś tam budulca niby mamy, nie? Ej, wiaderko by się przydało. Tak, wiaderko z wodą. Tak, tak, tak. Ale 1000 IQ. I wdrapujemy się na samą górę w taki sposób. Ej, myślę, że to powinno oddać. Słyszeliście te dźwięki? O nie, jeszcze Herobrine. Jeszcze ty, gościu, tutaj. Dobra, czekajcie. O, no oczywiście, że on musiał jeszcze tu przyjść. No bo jakby wiecie, no to są przecież farlancy, nie? Ja nie wierzę, nie? Masakra. Ej, ja nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić w ogóle, nie? I na pewno łatwiej będzie przemierzać te farlancy właśnie od góry niż od dołu, bo tak to będziemy sobie schodzić w dół, a nie będziemy musieli się wdrapywać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale my jesteśmy już prawie tak, na szczycie. O kurde, dobra. Po to. O my gy. Ej, dobra, to wygląda turbo mocno, nie? Nie ma co gadać. Jak tu jest wysoko, ty. Co my tutaj mamy? W sensie, na pewno będzie masa mobów, ale one będą na tych niższych poziomach, gdzie jest ciemno, bo tutaj jakby dociera słońce i jest luz, nie? Ale warto zauważyć, jakie to jest dziwne, nie? Że Minecraft sam z siebie coś takiego wygenerował, no pa. Ej, jak równo po... Ej, co jest? To mnie przeraża trochę, naprawdę, nie? Dobra, pójdźmy do końca tych farlanców. Ej, czy ja coś tutaj widziałem przed chwilą? Coś mi migło. Kurde, mamy mało budulca, to mnie tylko niepokoi. Ale no skoro jesteśmy już... Wow, pa to. Ja tak chodzę, ja nie wiem, czy jest sens iść tam do końca. Co mamy po tej stronie? Po tej stronie mamy wodę. Po tej stronie co my mamy? O, mamy zameczek oczywiście, nie? No super. A, mamy ten biom. Co tutaj będzie się działo? Uwaga. Ej, nie, no wygląda to w miarę... Ała. O kurde, ale fart. Wygląda to w miarę bezpiecznie w ogóle, nie? Jakby tutaj nie respią się moby, ani nic. Ej, co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Gdzie mnie... Ej, coś mnie tepło. Coś mnie tepło. Ojojoj. Ojojoj. Gdzie ja jestem? Ej, dobra. Ej, dalej tutaj jesteśmy. Hej, dobra. Zaczyna się robić nieco niepokojąco. Czemu coś mnie po prostu tepło pod ziemię? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj łazić. Zwłaszcza, że ewidentnie dzieją się tutaj jakieś dziwne rzeczy. Czekajcie. Dobra, zejdźmy na sam dół i zobaczmy, co tutaj się dzieje na samym dole. Wow, dobra, tutaj to już się zaczyna robić nieco ciemno. Ej, mocno to fest wygląda. Wow, to się przed chwilą pojawiło na moich oczach. Ja nie wiem, czy ja chcę tu wchodzić, w sensie tu jest wejście. O, nie, 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 znowu on, znowu Silverfish. Spadaj, kurde, no nie wierzę, no nie, no nie, no nie, dlaczego, dlaczego? O nie, no jeszcze was więcej. Ty, coś tam jest, patrzcie, tam są drzwi. Ej, dobra, trzeba się przekopać do tych drzwi, które tutaj są zamurowane, pa. O kurde, pa. Dobra, wchodzę i co? Aj, nic, a tutaj co jest za tym? O kurde, tu jest lawa, tu jest lawa. Wow, wow, to była pułapka. O kurde, ty, no nie, no. Ja nie wierzę. Co tu się odwala? Ej, takiej pułapki to jeszcze nie widziałem. O kurde, ej, dobra, to jest za grube, nie? To jest naprawdę za grube. O nie, zaczęło się robić ciemno. Patrzcie, już się pojawiają moby. Spadaj, 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 gościu, spadaj. No, spadłuwa, spadł. Ej, co jest, ty? O kurde. No i teraz to ja mogę cokolwiek tutaj snuć domysły jakieś, jak cokolwiek widzę, nie? Bez kitu. Ej, co jest? Co to za dźwięki? Czemu są takie dźwięki? O nie, nie gadaj, że coś mi tutaj zaraz, no nic nie widzę takiego, żeby coś tutaj było, nie? Ej, wypłyńmy, zobaczmy. O kurde, księżyce się zrobiły jakieś inne, żółte księżyce. I czemu te księżyce zawsze zmieniają? Ja pierdzielę. Czy te księżyce się zmieniły przez to, że jestem w Farlands? Nie, no powiedziałem, że przetrwam tu noc, to muszę teraz tego dopełnić, no. Ale ta pogoda jest bardzo niepokojąca, naprawdę, bo jakby... O kurde, no spadaj, spadaj, spadaj. Okej, okay. Bardzo niepokojące, nie? Ty, ale... Nie ma dźwięku. Ojoj. Dobra, ej, wejdźmy sobie wyżej. Coś tu jest? Nie, tu nic. O! Ja pierdzielę, ty! To jest przesada, czemu tylko ty tutaj jesteś, gościu? Wow! Wow, wow. Jeszcze nie wiem co, ale ewidentnie coś się zaczęło, bo pioruny walą jak porąbane, nie? Dobra, czy widzicie coś tutaj podejrza... Ej, szary się zrobił ekran jakby? Nie, dobra, to przez ciemność, już myślałem.
Wow, 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 wow. Ej, dobra, tu się nawet nie respią moby, zauważcie. No dobra, respią się, ale to... Te co zawsze, jakby nie ma żadnych mobów, ani postaci, których nie widzieliśmy wcześniej, nie? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ej, spadaj, spadaj! Spadaj! Ej, co to jest? Co to jest? Co to jest? O kurde! Ty, ile to ma HP? Ej, nie... Wow, wow, wow! Wow! Okej, okay. Czyli coś takiego jakby pojawia się w Farlands. Dobra, ja nie wiem, czy mi nie starczy po prostu i czy sobie stąd nie pójdziemy, bo takiego moba to ja jeszcze tutaj nie widziałem na tej paczce. Nie wiem, czy to jest... Yo, aha, tam się świeci, bo jest to, dobra. Nie wiem, czy to jest przez ten księżyc, czy przez to, w jakim miejscu się znajdujemy. No, ale ewidentnie sami widzieliście, że coś strasznego nagle pojawiło się znikąd i postanowiło mnie zaatakować. Patrzcie! To tam dalej jest! O kurde! Trafię w niego? Trafiłem! Pa! Jakie dźwięki! O kurde! Spadaj! O my gy. I teraz pytanie, czy to tylko w Farland? Czy dodała się taka modyfikacja? Bo jest 35 dzień, chciałbym tylko zaznaczyć, nie? Czy się o tym przekonamy? Nie, bo ja już stąd idę. Wystarczy mi to, co już tutaj widziałem, bo tego było naprawdę za dużo. Weźmy sobie łódeczkę, biegnijmy do wioski zrobić Kimkę, robimy dzień i wracamy do domku. Ja... O kurde, ej, takiego w masce gościa to jeszcze nie widziałem. Spadaj, spadaj. Dobra. No, spaduwa, spaduwa, spaduwa. Dobra, masakra, nie? Ile tego... O nie, no znowu to! No znowu to! Czy ty se jaja robisz ze mnie? O nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Ej, to mnie goni, to mnie goni, to mnie goni, to mnie goni. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Czy ja zdążę? O! Dobra. To się patrzy przez to. I co jest? Ty, to wlazło tu! To wlazło tu! Jak to wlazło tu? Spadaj, spadaj, spadaj. Nie, to jest przesada, to jest przesada. Ja idę spać. Wszystko wróciło do normy? Można tak powiedzieć. Jeżeli kiedykolwiek spotkacie Farlands na swoim świecie, to nigdy tam nie idźcie, poważnie. Nie ma sensu. Wracamy stamtąd, skąd przyszliśmy, czyli wracamy do mojej bazy, bo za dużo wrażeń jak na jeden film. Tym bardziej z tym, co mam właśnie za plecami. Zostawcie łapkę w górę, że ja tam przetrwałem. To jest porąbane w ogóle, że pojawiła się tabliczka, która nas tutaj zaprowadziła. To jest niezły hardcore, widzowie. O nie, zaczął padać deszcz jeszcze, serio? Idealnie na wprost tabliczki cały czas. Słuchajcie, nasza podróż trwała. Ja nie wiem, o co chodzi i nie wiem, czy chcę wiedzieć, o co chodzi, ale o, zbierzmy sobie tutaj elegancko sugarcane'a i idźmy po prostu. No do domku chyba nie mamy jakoś daleko, bo nasz domek jest chyba gdzieś tu. Daj zaraz. W ogóle co to za owca zjedzona przez coś? Spadaj, owca, spadaj. Co tu robi lama? O co chodzi? Ta lama... O kurde, zabójcza lama! O nie! O nie! Ej, zwykły herobr... Co ty gada... Co ty gadasz? Co ty gadasz, że zwykły herobrain? Ej, co to za dźwięki? Ej, no... Okej... Okej... Wow, dostałem diamenta! Ej... Wow! Wow! Ej, dobra, 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 nie, 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 trzeba wracać do domku, trzeba wracać do domku, dobra... Naprawdę, widzowie, trzeba wracać do domku. To nie jest pierwszy raz, kiedy pokonałem Herobraina, ale on zazwyczaj mnie nawiedzał i nic więcej się nie działo. A tutaj, jak widzicie, mnie zaatakował i dał mi diaksa, więc w sumie to nawet spoko. Ewidentnie drogę trzeba zrobić do naszej chaty lepszą. Kurde, ten krzyż w ogóle. Dobra, rozwalmy sobie tą półpłyteczkę. Jaką półpłytkę? Tabliczkę. Okej, okay, poszedłem normalnie spać i patrzcie. Jest... O! Nie! Kurde, 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 czy one wybuchają? Wow! Wow, ej, że on nie wybuchł mi w domu, to był cud, nie? Ej, to by był drugi odcinek pod rząd, gdzie wybucha mi coś pod domem, nie? Nowym domem, zaznaczę tylko. Jezu, jak dobrze, że jesteśmy już z powrotem w domku, nie? Nie spodziewałem się, że na horror paku znajdziemy się w Farlandsach, no ale jakby spoko. Możemy sobie zrobić w ogóle serduszko kolejne. Ty, czemu ja tego nie zrobiłem wcześniej? Oh yeah! Ej, tych serduszek to mamy tyle, że jesteśmy niezniszczalni, bez kitu. Co jest? O co chodzi?
Skąd te dźwięki się biorą, nie? Naprawdę chciałbym wiedzieć. Dobra, przyszedł moment, w którym trzeba zrobić latarenki, widzowie, bo te pochodnie brzydko wyglądają, a o, tak to będzie wyglądać o wiele lepiej. Pa, dobra, ty, nie jest źle, tylko czekajcie, teraz jak to rozwiesić, żeby to miało sens? No, tak, o, po prostu? No chyba tak będziemy musieli to porozwieszać, żeby to wyglądało spoko. No, ale nie wiem, czy to dobrze wygląda, powiem wam szczerze. Czy to dobrze wygląda? To jest pytanie. Damy sobie na każdym rogu, o, proszę bardzo, tutaj też. Przecież tutaj to tak średnio, nie? No, ej, zaczyna to jakoś fajniej wyglądać, nie? I wydaje mi się, że te lampki dają w ogóle więcej światła, nie? Ej, bez kitu dają więcej światła. Zarąbiste, dobra, teraz tutaj trzeba jeszcze sobie w naszej sypialni nie damy latarenek, no ho, halo, halo, no. Możecie pisać w komentarzach, co byśmy mogli zbudować na drugim piętrze, nie? Bo na pewno tutaj właśnie ja muszę zrobić magazyn przecież, mordy. Przecież my nie mamy magazynu, jak to można grać tak bez magazynu? My mamy jeden wielki rozpierdziel w tych skrzynkach, przydałoby się to jakoś posortować. Ej, a może jakbyśmy tu walnęli magazyn? To nie głupie, to nie głupie. Ej, właśnie, możemy jakieś obrazki. Obrazy sobie damy. Albo jestem ślepy, albo nie mam totalnie żadnej wełny. Halo, halo, są tu jakieś owce? O, są świnki. No dobra, to jest dobry znak. Jak są świnki, to mogą być i owce, nie? A że jesteśmy na plainsach, to szansa jest o wiele większa, że cokolwiek tutaj znajdziemy. Więc weźmy sobie tą owieczkę. O, cyk, elegancko. Wow, gościu, co mnie straszysz? No nie, znowu to się pojawiło. Ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć już, nie? Wejdźmy sobie tam, ale wydaje mi się, że tam będzie lawa, tak jak było w przypadku wcześniejszym, tak? Tak, jest lawa, spadaj, spadaj, proszę mnie zostawić. Zauważcie, że to się pojawiało w Farlands pierwszy raz i teraz tu. Więc pytanie, czy to jest zależne od Farlands, czy to jest po prostu zależne od Herobrine'a, bo jakby, no teraz jesteśmy na biomie Herobrine'a, więc ciężko powiedzieć w sumie, nie? O, ale mamy kolejną owcę, dawaj, dawaj to, dawaj to, o. Ile mamy? 7 wełny, dobra, wracamy do domku i zrobimy obraz. Zobaczymy, może będą pasować do naszego wystroju. Tylko teraz pytanie, jak się robiło w ogóle obrazy? Czy to się robiło tak jakoś? Ej, pa, zgadłem, o lol. Dobra, zróbmy sobie 3 obrazy i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Czekajcie, tylko jakieś mniejsze by było trzeba zrobić, na przykład takie, o. Ej, co jest, ty? To są jakieś inne obrazy w ogóle, pa. Ej, yo, yo, jakie fajne. Ej, dobra, to mi się podoba. Tylko ja nie wiem, czy w tym miejscu chcę akurat ten obraz. Spróbujmy to dać sobie na przykład tu, o. Jaki wielki to nie, o, coś. O, coś takiego. Ej, czy to jest Herobrine walczący z Noczem? Nie gadaj, że tutaj są takie customowe obrazy. O lol. Ej, dobra, tego się nie spodziewałem autentycznie, nie? Gdzie my możemy dać jeszcze obraz? Na przykład tu byśmy mogli dać obraz, bo ta ściana jest całkiem pusta. Tylko czy ja chcę taki wielki obraz? No to chyba średnio. Wow, pa! To jest totem przyzywający Herobrine'a, czy mi się wydaje? Ej, dobra, to jest porąbane, nie? Dobra, trzeba będzie zbudować tutaj jakiś pokój na magazyn, nie? I teraz mam taką rozkminkę, czy ten magazyn zbudować tutaj w poprzek, naprzeciwko portalu, bo w sumie nie musimy mieć osobnego pokoju, tylko wiecie, wbijamy i tu mamy od razu magazyn, to by było spoko, bo tu jest taka, zauważcie, robocza strefa, nie? Więc mi się wydaje, że to by na przykład oddało. Zróbmy sobie parę skrzynek, jeżeli mam w ogóle z czego. Nie zdziwiłoby mnie, jakbym nie miał w ogóle z czego, ale o dziwo, jakieś tam skrzynki mamy. O, tutaj też mamy skrzynki, dobra, zróbmy sobie i tak na testa je tam powkładamy, zobaczymy, jakby to się prezentowało w ogóle, nie? Ej, wydaje mi się, że spoko, robimy i ten... Znowu coś tu stało. I to było niewidzialne, widzieliście to? Masakra, co ja mam z tą paczką, poważnie. Dobra, wydaje mi się, że coś takiego mogłoby tu być. I tutaj myśmy mogli dawać co taki ten, jakby filar. Tylko ja nie wiem, czy ja mam jeszcze w ogóle jakikolwiek ten pień. No nie mam. No nie mam niestety, widzowie, no. Co ja mam poradzić? No nie ma, nie ma. Chyba, że tu? Też nie mam. Mam deski, ale nie mam już tego drewna. Będzie trzeba się przejść. No, ale tym to będziemy się zajmować kiedy indziej, nie? Jakby jest zarys i będę to po prostu kontynuował, więc po prostu może w następnym, albo jeszcze w następnym odcinku zobaczycie efekt finalny. No i co? To był kolejny odcinek Horror Packa. Zostawiajcie łapy w górę, subskrypcję. Ja byłem WK, widzimy się już wkrótce. Elo, pa!